Witam. Dzisiaj bez żadnych śmieszków, bo temat jest bardzo poważny i nie będzie mi tutaj obrażane Tobiramy na tym kanale. Dlatego dzisiaj mówię bez śmiechu, na poważnie. Nie ma do tego żadnego haha śmiesznego wstępu. Lecimy. Zobaczmy 10 powodów, dlaczego Tobirama jest takim najgorszym Hokage. Przechodzimy, czytamy. Od nieufania klanu Uchiha po tworzenie niebezpiecznych, zakazanych technik, Tobirama nie ma najlepszej reputacji wśród Hokage. No nie wiem, jak ma... Co? Który Hokage, którykolwiek powiedział cokolwiek złego na temat Tobiramy, jakby to już na wstępie jest kłamstwo, no ale cóż, czytajmy dalej. Tobirama Senju był bratem Hashiramy, pierwszego Hokage Konohagakure. Po śmierci jego brata, płaszcz Hokage przyszedł na niego i stał się drugim Hokage. Tobirama był shinobi, który czynił zarówno dobro, jak i zło, tak jak większość innych Hokage. Dobrze tu jest to dodane, że tak jak większość innych Hokage, chociaż zobaczymy. Także zobaczmy, jakie prawdopodobnie niepopularne opinie na temat Tobiramy tutaj znajdziemy. Idziemy do pierwszego powodu. Tutaj u góry jeszcze jest taki tekst, że podczas gdy niektóre z jego działań pomogły Konohagakure w znacznym postępie, podjął również pewne decyzje, które nawiedzały nie tylko Konohagakure, ale także resztę świata Shinobi Naruto przez pokolenia. No i pierwszym oczywiście, jakże mało popularnym stwierdzeniem jest to, że on nigdy nie ufał członkom klanu Uchiha ze swojej własnej wioski. No dobra. Możemy tu przeczytać, że Tobirama Senju nie lubił Uchiha od czasów ery walczących królestw, no to wiecie państw. Chociaż jego nienawiść do wrogów była wtedy uzasadniona, kiedy został Hokage, powinien móc spojrzeć na nich inaczej. Jego nieufność do klanu Uchiha zasiała ziarno problemów, które pojawiły się lata później i zaszkodziły wiosce w sposób, który był dla niego wówczas niewyobrażalny. Tak. To jest oczywiście tak, że on bardzo nienawidził klanu Uchiha, czyli, o nie, dobra, bo to nie jest powiedziane, że nienawidził, to plus, ale nie ufał. Oczywiście, że nie, czy nic z jego złego Hokage od razu? No nie, no bo zobaczmy, mamy klan Uchiha, który jest dosłownie tykającą bombą. Mówiłem to już w 50 odcinkach prawdopodobnie. Klan Uchiha jest niepoczytalny. Praktycznie wszyscy z niego są niepoczytalni. Zachowują się jak totalne brainlessy, które chcą tylko niszczyć władzę, siła, Izanagi same, nadużywanie. Izanami musiało po to powstać. Klan Uchiha jest po prostu... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Ja nie widzę powodów, dlaczego on miałby ufać im. Tak wiecie, tu jest napisane, że nie ufał i powinien spojrzeć na nich inaczej. Jakby mam wrażenie, że patrzył inaczej. W sensie jakby nienawidził ich, chciał tylko i wyłącznie ich śmierci, to by ich po prostu wybił. I koniec. Nie zrobił tego. Ale zaraz przejdziemy do kolejnych argumentów, które, cóż, bardziej lub mniej obaliłem lub mam na to swoją teorię. Lecimy. Uwaga! Próbował zmiażdżyć ruch oporu Uchiha, powierzając im kierownictwo policji w Konoha. Co się oczywiście to jest przetłumaczone przez translator, więc może być czasami śmiesznie, no ale wszyscy się domyślamy, o co tutaj chodzi. Przed śmiercią Hashirama powiedział swojemu bratu, aby nie maltretował Uchiha, ale najwyraźniej Tobirama nie posłuchał rady. Co? Gdy autonomia Uchiha została podważona, klan próbował stawiać opór, co nie pasowało do Tobiramy. Próbując ich uspokoić, Tobirama chciał umieścić ich na czele sił policyjnych Konohy i lepiej ich kontrolować. Chociaż policję uważano za potęgę, w rzeczywistości byli tylko pionkami. I tak, i nie? I ja już o tym mówiłem dużo razy. Co z tego, że on wyrwał ich do policji, skoro to łatało kilka problemów naraz? Po pierwsze, dzięki temu klan Uchiha nie musiał widzieć śmierci swoich pobratymców, co nie przebudzało żadnych MS-ów, Sharinganów i tak dalej. Powodowało, że żyło im się po prostu spokojniej i to jest ten powód. Z tym maltretowaniem, to wiecie, to było tak, że Hashirama powiedział do niego: o, nie maltretuj tych Uchichów. No okej, ale jakby to nie jest maltretowanie, że dał im władzę. Ja już o tym mówiłem. To jest po części tak, że on to zrobił, żeby oni byli pionkami, żeby ich wyłączyć z pewnej walki i tak dalej, ale to nie jest też pozorna władza? No tak jak ja już mówiłem, wiecie, dla niektórych powiedzą, a to jest tylko, wiecie, bo to jest pozorna władza, on im dał tą funkcję, ale wywalone, nic nie mogliście robić, tylko że oni i tak mieli większą władzę niż pozorny ninja, zwykły Jonin, bo tylko Anbu, Hokage stali nad nim, więc...
to jest, pomimo tego, że to jest ukartowane w ten sposób, żeby oni byli spokojniejsi, to jednocześnie dostawali władzę większą niż zazwyczaj osoby, po prostu. Więc jak dla mnie to jest taki ani plus, ani minus, bo hej, z jednej strony no trochę jest tutaj manipulacji, ale z drugiej strony dostaliście władzę, a co musiał zrobić Clan Uchiha? Spłakać się, że to jest wszystko specjalnie po to, żebyśmy nie wychodzili gdzieś tam i w ogóle. No nie, no bądźmy szczerzy, no, to już jest na wyrost wszystko robione. A więc powód ósmy. Jego nauki wpłynęły na wiele dzieci, takich jak Danzo Shimura. No jak dla mnie plus, ale cicho, lecimy dalej. Tobirama, będąc Hokage, był inspiracją dla niezliczonych shinobi, chociaż jego twarde zachowanie utrwalało nienawiść bardziej niż cokolwiek innego. Podczas gdy Hiruzen Sarutobi był uważany za równowagę między Hashiramą a Tobiramą, inni, tacy jak Danzo, wzięli pomysły z jego ideologii i przekształcili je w coś jeszcze gorszego. W konsekwencji Danzo zaszkodził wiosce i ich relacjom z resztą świata, gdy oddano mu całą władzę. W zasadzie to nawet nie zdążył zrobić czegokolwiek Danzo za bycia Hokage, jeżeli o to tutaj chodzi, ale jego nauki wpłynęły na wiele dzieci takich jak Danzo Shimura, to dobrze, w sensie Danzo Shimura to jest dużo gorsza postać niż Tobirama pod względem moralnym i tak dalej, ale wyciąganie tylko takich najgorszych rzeczy, nie? W sensie, że Danzo wziął wszystko, co Tobirama zrobił tak na granicy, wiecie, dobrego smaku, na granicy takiego, że ludzie powiedzą albo to jest dobre, albo to jest złe, zależy jak z której strony spatrzeć, a nie, że jednoznacznie dobre. No ale Danzo, zanim w ogóle Tobirama był jakkolwiek, wiecie, Hokage, czy może dla niego autorytetem, to on już widział przeciwnika w Hiruzenie. To nie Tobirama go wychował jakby, to Danzo chciał, władza, podstępy, manipulacje większe niż wszyscy inni, zazdrość, jeszcze do tego słabość, że tchórzliwość, o to mi chodzi, nie? No to wszystko są cechy Danzo, a nie, dziedziczę wszystko od Tobiramy, jakby był mój stary mnie wychowywał przez 10 lat, no tak nie było. Więc jestem w stanie się zgodzić, że Danzo był mocno inspirowany Tobiramą. Czy inspirował się, czy po prostu Kishimoto stwierdził, a zrobimy trochę kopię. Ale jakby Tobirama nie robił tylko złych rzeczy, jeżeli by wpłynął na wiele dzieci wszystkimi naukami, nie? A nie tylko tymi najbardziej takimi kontrowersyjnymi, no to Danzo byłby w ogóle inną postacią, bo nie zapominajmy, że Danzo chociażby był w stanie zabijać swoich ludzi, a Tobirama nauczał czegoś zupełnie odwrotnego, typu szanuj wszystkich w wiosce jednakowo, a nie tylko swój klan. I między innymi tego nauczał, ale tego oczywiście tutaj nie doświadczymy, bo trzeba wziąć tylko te, wiecie, perełki, które tutaj pokazują jednoznacznie, że coś było złe, chociaż oczywiście to jest na wyrost. Uwaga, miejsce siódme, swoją polityką nieuchronnie doprowadził do upadku klanu Uchiha. Tak, Tobirama, jakbyście nie wiedzieli. Sposób, w jaki Tobirama potraktował Uchiha, zraził ich do siebie i sprawił, że czuli się niekochani w wiosce. Wow, klan Uchiha czuł się skancelowany w jakikolwiek sposób. Jakie to dziwne, wcale się nie działo tak zawsze. Jeszcze zanim został z Hokage, próbował ich powstrzymać, doradzając swojemu bratu przeciwko nim. Przeciwko Madarze. I miał rację. Będąc u władzy, Tobirama zrobił wszystko co możliwe, aby utrzymać Uchiha w ryzach, co ostatecznie sprowadziło się do masakry klanu Uchiha podczas panowania jego następcy, Hiruzena Sarutobiego. A więc to Tobirama jest winny temu, że dosłownie jakieś pewnie kilkadziesiąt lat później wydarzył się upadek klanu Uchiha i to jest tylko i wyłącznie jego wina, że jakkolwiek wprowadził zmiany do ich klanu, zrobił z nich policję, no powiedzmy odsunął ich od wioski, chociaż to też jest, to zależy jak na to spojrzeć moim zdaniem, nie chcę też tylko wybierać Tobiramy, możemy nawet uznać, że odsunął ich od wioski, ale jakby za jego życia, za jego panowania nic się takiego nie wydarzyło. Dlaczego wtedy ludzie nie zrobili zamachu na niego albo cokolwiek? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta, bo to nie było aż takie wygórowane, a później było stwierdzone, a to wszystko wina Tobiramy, Orochimaru tak mówi, prawda? Oczywiście
odepchnąłeś ich od wioski, to wszystko twoja wina, później przyszedł Danzo, twój copycat i on wszystko, wiecie, zrobił twoimi śladami, na pewno zrobiłbyś identycznie, wiadomo, że tak, i to wina Tobiramy. Jakby zabezpieczenie się przed klanem Uchiha, a jednocześnie on ich nie maltretował, on nie zabraniał im dosłownie niczego, dał im władzę, odsunął ich od wioski w takim stopniu, żeby jednocześnie pozbyć się problemu, ale nie zabierał im niczego z życia, może oprócz tego, żeby byli na wojnach, wiecie, ale to powodowało problem i to nie była wina samego tego, że jesteś Uchiha, tylko twoich genów, które mogą obudzić Sharingana i spowodować, że nawet jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to szajba ci się odbija, bo tak działa Sharingan, więc jak dla mnie to było zabezpieczenie, ale to też za jego życia, za jego panowania nic się takiego nie stało. Dopiero kilkadziesiąt lat później, tak mówię, wiecie, pirazy oko, bo nie wiem ile dokładnie czasu minęło, no ale patrzę na to, że Hiruzen w momencie zostania Hokage był młody, a jak wydarzył się upadek klanu Uchiha, to już był stary, to minęło kilkadziesiąt na pewno lat, bo on tam miał 68 jak umarł, czy nie, 69 miał jak umarł, a no, trochę lat wstecz był upadek klanu Uchiha, powiedzmy 20. No to minęło z 20-30 lat od śmierci Tobiramy, ale to jego wina oczywiście, nie? Przez te 30 lat oczywiście nic się nie działo, Hiruzen nie podejmował żadnych decyzji, akurat w to jestem w stanie uwierzyć, że nie podejmował żadnych decyzji, ale wiecie o co chodzi. Że to wszystko wina Tobiramy, bo on powiedzmy zapoczątkował to w jakikolwiek sposób, ale to nadal jego wina, że Hiruzen, nie wiem, nic z tym nie zrobił, że nie zapobiegł temu konfliktowi, to wszystko wina Tobiramy. Jeszcze dodając oczywiście to, że Tobirama jakby nie miał za bardzo też za długiego okresu panowania nad wioską, z racji tego, że on umarł na wojnie, a wtedy wojny były dość często, więc to też się nie przerobi tego wszystkiego, tak wiecie, no 2-3 latka minęły i witam teraz was wszystkich, kocham Uchiha, nie traktuję was jak zagrożenie, którym jesteście. Uwaga, Tobirama również zniszczył przyszłość pokolenia Shinobi. Hashirama i Madara stworzyli wioskę Ukrytego Liścia. Tutaj bym powiedział, że Hashirama miał jakieś tak 95% wkładu w to, ale aby zapobiec cierpieniu dzieci na polu bitwy i żyć szczęśliwie. Jednak polityka Tobiramy była dokładnie odwrotna niż w przypadku Uchiha. Dzieciaki takie jak Shisui i Itachi zostały zmuszone do cierpienia ze względu na wioskę. Innym takim jak Sasuke odebrano im dzieciństwo i większość po prostu zabito. Wszystko dlatego, że Tobirama nie mógł ich kochać ani im ufać. Oczywiście, że większości nie kochał ani im nie ufał, bo nie ma takiego powodu, ale o tym już mówiliśmy. Ale fajnie, że to są przytoczone takie osoby jak Shisui, Itachi, Sasuke, które w ogóle chyba nie żyli za czasów jego życia, w sensie za czasów życia Tobiramy, więc fajne argumenty podaliście, pomijając już fakt, że Tobirama coś w stylu powiedział, że Shisui jest podobny do jego przodka, Kagamiego, i to był bardzo dobry człowiek, więc jak on zniszczył? Hej? Znowu, wracamy do upadku klanu Uchiha, który wydarzył się kilkadziesiąt lat później i wcale to nie jest na przykład wina Hiruzena / Danzo i samego klanu Uchiha. Nie jest to ich wina, że przez te 30 czy 20 lat nic się nie zmieniło takiego, że wioska była w tym samym punkcie. Skoro tak bardzo źle zrobił Tobirama, to czemu by tego nie odwrócić? Nie wiem, 30 lat nie zdążyli relokacji zrobić? No nie wiem. I miejsce piąte, teraz przechodzimy do największych chyba absurdów, czyli stworzył Edo Tensei, który był używany tylko do zła. Fajnie, ale dobra. Tobirama był całkiem niesamowitym wynalazcą i opracował niezliczone potężne jutsu, ale tym, którego nigdy nie powinien tworzyć, był z pewnością Edo Tensei. Edo Tensei nigdy nie mógł zostać użyty na dobre, a zamiast tego pozwolił Orochimaru zaatakować Konohagakure i zabić Hiruzuna Sarutobiego. Tacy jak Kabuto wzięli to jutsu i użyli go w czwartej wielkiej wojnie ninja, która doprowadziła do utraty niezliczonych istnień shinobi. Och boy, jak zwykle, jakaś forma nekromancji jest zła. Ale pamiętajmy też, w jakich czasach żył Tobirama. Ja nie mówię, że Edo Tensei jest dobre. W ogóle ta technika, cała to ściek jeden wielki i już nawet nie patrząc na efekty same w anime, tylko na sposób, jaka została wykorzystana ta technika, jest słaba. Ale stwierdzenie, że o gościu, że twoja wina, wcale nie jest to tak, że Tobirama
stworzył tą technikę, czy w sumie można trochę powiedzieć wynalazł tą technikę. Nie wiemy oczywiście tego z pewnością, ale z tego co mi wiadomo, to nie nauczył tego nikogo. I gdy zobaczył, że w sumie technika jest słaba, w sensie efekty jej ożywieńców, no ci ożywieńcy są po prostu dużo słabsi niż za życia, to zakazał tej techniki i schował ją, a nie tak, wiecie, na tablicy ogłoszeń stwierdził, jak coś, to ta do tensei jest zakazana, ale tu macie sposób, jak ją zrobić, więc wow, wynalazłeś technikę i to twoja wina. Wcale to nie jest tak, że Orochimaru czy Kabuto musieli ją odkopać gdzieś w ogóle daleko i tak dalej. I ktoś może powiedzieć, no dobra, skoro ona była taka zła i w ogóle, to czemu on, nie wiem, nie spalił tych zwojów? No to hej, znowu może trochę na jego obronę, ale to są jakby takie rzeczy, wiecie, naukowe trochę, bo to jest technika, trzeba było ją wynaleźć. Więc zawsze ona mogła zostać wykorzystana chociażby do jakiejś wariacji tej techniki, czy rzeczywiście może w niektórych momentach byłaby potrzebna i hej, może musieli działać trochę Edo Tensei versus Edo Tensei, no ale przydała się do wskrzeszenia czterech Kage, raczej Hokage, żeby tam pomóc i oni też dużo zrobili, bez tego mogło być kiepsko. A szczerze mówiąc, patrząc na to, jaki Kabuto miał wkład w tym Edo Tensei, to zarówno Biali Zetsu, czy wszyscy wskrzeszeńcy, to były ścieki totalne, nie? I cztery Hokage w sumie pomogli bardziej z Jubim. No problemem tutaj jest Madara, ale gdyby nie to, że Kabuto go wskrzesił, to Madara inaczej by powstał. W sensie, no nawet mógłby Obito go wskrzesić jakkolwiek, więc to był taki buścik. Ale czy on zmienił cały los walki, w sensie wojny, na powiedzmy na plus dla Akatsuki? Wątpię, raczej w drugą stronę, że to właśnie czterej pierwsi Hokage jakkolwiek pomogli Naruto, Sasuke i w ogóle całej reszcie, całemu sojuszowi. Więc finalnie, oprócz tego, że właśnie Hiruzen zdech, to ta technika trochę zadziałała bardziej na plus niż na minus, mam wrażenie. Ale tu już jest takie bronienie. Ale ten argument i tak jest bez sensu, bo hej, stworzyłeś jakąś technikę, która jest zakazana, przypominam, i to twoja wina. Wcale nie wiem, czasami tworząc techniki nie wiesz, że one mogą być złe, jak Naruto, który użył Rasen Shurikena i na początkowo praktycznie działało to tylko na niekorzyść dla niego, bo też obciążało jego organizm, ale cóż, no później zrobił pyk, pyk, pyk i to nie jest problem. I takiego argumentu można użyć dosłownie do wszystkiego. To wina Hagoromo, że nauczał dzieci i w sumie ludzi po prostu, jak używać czakry i przez niego to wszystko, to cała wojna, to można rzucić takim argumentem. A to wina w sumie, wiecie co, Teuciego, bo on karmił ludzi, a jakby ich nie karmił, może z głodu by pomarli i wtedy wojny by nie było, wiecie o co chodzi. Także dla mnie to jest bez sensu argument. W sensie, on nie zrobił tak, że o, tworzę Edo Tensei, teraz wszystkich nauczę, żeby każdy mógł wykorzystać do tylko zła. On stworzył tą technikę, zobaczył, że jest bezużyteczna, że jest niefajna, dobra, zakazujemy ją i nie daje nikomu w ogóle żadnych poszlak, gdzie można szukać jakichś zapisków o tym. Orochimaru i Kabuto, czyli naukowcy, jakby nie patrzeć, którzy chcieli czynić w sumie na początku, można powiedzieć, tylko zło, musieli się do tego dokopać, więc dla mnie ten argument jest w ogóle błędny. Miejsce czwarte, nie mógł zacieśnić więzi z innymi narodami. A kto mógł? Ale do tego później, dobra? Jako Hokage Tobirama musiał być wystarczająco potężny, by obronić siebie i wioskę przed wrogami, ale nie udało mu się utrwalić relacji z innymi narodami. Do tego zaraz przejdziemy, przeczytajmy całość. Jedno z jego spotkań z drugim Raikage było interweniowane przez braci Gold i Silver, ale kiedy walczyli, Tobirama został u bram śmierci. Później został zabity przez Kinkaku podczas pierwszej wielkiej wojny ninja. I hej, w sumie sami sobie zaprzeczyli tym argumentem, bo raz, nie mógł zacieśnić więzi z innymi narodami. Kto mógł? Dopiero wojna ich po części zmusiła. Tak naprawdę Hashiramie też się to nie udało, bo może coś tam, wiecie, zrobił krok, ale hej, oni tak wszyscy byli bardzo sceptycznie do tego nastawieni. No ale druga sprawa, no nie mógł zacieśnić więzi z innymi narodami, ale próbował, no ktoś mu przerwał i to jest jego wina.
okej, wcale nie napisaliście, że próbował to zrobić, ale nie udało się, bo ktoś ich zaatakował i prawie przy tym zginął Tobi Rama, więc nie miał nawet na to czasu. I to jego wina. No nie wiem, to jest kolejny bez sensu z dupy wyciągnięty argument dla mnie. Naprawdę. Nie chcę tutaj nic więcej dodawać, bo nie widzę żadnego sensu. Dla mnie on jest kompletnie głupi i nie mam za bardzo nawet coś na oczernienie Tobi Ramy. Jak zawsze się staram, wiecie, ja bardzo wybieram tutaj Tobi Ramę, bądźmy szczerzy, patrzę bardziej z jednej perspektywy, czyli że to jest dobry gościu, no ale też jakby nie ukrywam jego, nie wiem, kontrowersyjności, właśnie tego, że jakby nie ufał temu klanu Uchiha, no bo on nie ufał, ale też miał jakby ku temu powody i nie mówię, że wszystkie jego decyzje były zajebiste, bo nie były oczywiście, no ale tutaj nawet nie mam za bardzo co przedstawić jako negatywne. Miejsce trzecie to stworzył kilka innych zakazanych jutsu. Fajnie. Jeśli Edo Tensei nie wystarczył, to Birama kontynuował rozwijanie innych jutsów, takich jak wielokrotne cienie klonowe jutsu lub technika wzajemnie eksplodujących papierowych tagów, która później została uznana za zbyt niebezpieczną do użycia. Te jutsu zostały sklasyfikowane jako zakazane, ponieważ mogą zranić użytkownika. Wiedząc o tym, to Birama nigdy nie powinien był ich tworzyć. Boy, och boy. To znowu wracamy do tego samego argumentu typu on stworzył kilka zakazanych jutsu, ale wcale nie jest tak, że on mógł nie wiedzieć o tym początkowo, że one będą tak niebezpieczne dla użytkownika, jak Naruto tworząc Rasen Shurikena. A ciekawe, przez kogo one zostały sklasyfikowane jako te zakazane? Wcale pewnie nie przez niego. I hej, mówimy tutaj o klonach cienia, które może i były zakazane, ale dosłownie każdy ich używa. Nie, ta lista jest tak ogromna, że głowa mała i naprawdę, nie widać żadnych konsekwencji praktycznie używania. Może w niektórych przypadkach, gdy oni chcieli pokazać, że one mogą mieć negatywne konsekwencje, ale klony to raczej same plusy niż minusy. I Tandem Explosive Tags, jak to jest napisane, to jest dosłownie technika chyba użyta raz przez Tobiramę w Edo Tensei, któremu nic się nie mogło za pomocą tej techniki stać, i to jeszcze przeciwko złemu Obito. Nikt chyba więcej nigdy nie użył i prawdopodobnie nie użyje, i nawet jeżeli patrząc w momencie, w którym zostały użyte, to są wybuchowe notki. One może coś dawały w pierwszym Naruto, tak jak kunaje, no wiadomo, te wybuchowe notki chyba lepsze trochę niż kunaje, bo wybuchają, ale widzowie, żeby takie rzeczy coś robiły, to musielibyśmy się mocno cofnąć do pierwszego Naruto. Chyba nie musimy. Więc nie wiem, to mógłbym powiedzieć dosłownie to samo, co w przypadku Edo Tensei. Co z tego, że stworzył te techniki, jak sam je zakazał i nikogo ich nie nauczył? To coś ktoś ma do dodania? Jakby to komentarze są wasze. Uwaga! Miejsce drugie pośrednio doprowadził Madara Uchiha do jego celów. Madara Uchiha stał się jednym z głównych antagonistów opowieści tylko dlatego zaznaczam, to była wszystko wina Tobiramy, że Tobirama umożliwił mu powrót tworząc Edo Tensei. Okej. Po raz kolejny jego jutsu naraziło świat na poważne niebezpieczeństwo i prawie zniszczyło życie na tej planecie. Madara Uchiha podziękował nawet Tobiramie za stworzenie takiego jutsu i pomoc w osiągnięciu jego celów poprzez umożliwienie jego reanimacji. A jak mówiłem, nawet bez tego Madara by był reanimowany, ale jakby oni się nie lubili, nie? To jest taki pstryczek w nos i to jest bardziej badassowe powiedzenie niż rzeczywiście to tylko i wyłącznie dzięki tobie. Ale to znowu jest to samo. Sięgamy po Edo Tensei. Uznajemy je za złe jutsu, ależ oczywiście. Czy powinien był je tworzyć? Nie, ale stworzył. Zakazał. Nie nauczył nikogo. Okej. Czy Madara nie byłby magicznie żadnym antagonistą, gdyby nie Edo Tensei? No powątpiewam. Jakby i tak chciał chociażby wykorzystać Obito do tego, żeby się wskrzesić, co finalnie i tak zrobił, więc widzowie, to był bardziej pstryczek w nos moim zdaniem. I to trochę dało, oczywiście, bo Madara zrobił różnicę w tej wojnie sam solo. No, piątkę Kage praktycznie rozwalił sam. Więc oczywiście to działało na minus, ale to bardziej pstryczek.
bądź, no umówmy się, no nie wiem, no wiecie, ja mówię, ja stoję bardziej po stronie Tobiramy oczywiście, więc jeżeli ktoś ma powód jakikolwiek w komentarzach, to napiszcie, bo wiecie, ja mogę się mylić oczywiście, ale to dla mnie to jest głupi argument, ale jeszcze mamy jeden, zobaczmy co tam, ja nie wiem co tam jest, ale zobaczmy co tam jest. No, a tutaj jest zajebiście, widzowie. Tobirama był głównie odpowiedzialny za czwartą wielką wojnę ninja. Wow. To jest, widzowie, rak. Ja coraz bardziej mam wrażenie, że on przychodzi na moje ciało, gdy czytam CBR. No ale cóż. A więc czwarta wielka wojna ninja została rozpoczęta przez Obito Uchiha i Kabuto Yakushi i wiele z nich można prześledzić wstecz do drugiego Hokage z Konohagakure. Gdyby Tobirama nie traktował Uchiha tak jak to robił, Madara i Obito nigdy nie planowaliby użycia nieskończonego Tsukuyomi. Co więcej, gdyby Edo Tensei nie istniał, Kabuto nie miałby sił do wojny. Większość działań Tobiramy przyczyniła się do czwartej wielkiej wojny ninja. Oczywiście, że tak. Wcale to nie jest tak, że... Znowu sięgamy po Edo Tensei, które, jak już mówiłem, w wypadku, gdy Kabuto użył go na Zetsu, w sensie, no, na Zetsu użył, ale żeby skrzesić na przykład Akatsuki i tam różnych ludzi, to dosłownie od tych wskrzeszeńców, nie licząc Madary, nikt nie zginął. Mam na myśli tutaj oczywiście jakieś postacie, które znamy. Madara Uchiha zrobił różnicę, ale już się umówiliśmy, no przynajmniej do momentu, aż mi nie napiszecie jakichś logicznych argumentów, dlaczego by tak nie było, że no gościu i tak by został wskrzeszony. Może zrobiłby mniej, oczywiście. Ale czy to wina Tobiramy? Nie. Czwarta wielka wojna ninja wydarzyła się dosłownie, nie wiem, ja nie chcę rzucać liczbami, ale z 50 lat po tym, jak on umarł i to wszystko jego wina. Madara oczywiście się spłakał w tym jednym momencie, że tam nie został wybrany jako Hokage i Tobirama go nie dopuści. Jestem w stanie uwierzyć w to, żeby go nie dopuścił do władzy i bardzo dobrze. Nie mam żadnego argumentu, dlaczego Madara byłby dobrym Hokage. Praktycznie nikt z klanu Uchiha nie byłby dobrym Hokage. Nie wiem, czy był chociaż jeden osobnik, który byłby dobry na to stanowisko. Obito został dość mocno zmanipulowany przez Madarę, więc nawet w ogóle bym go tu nie wliczał, jeżeli chodzi o jakikolwiek wpływ przez Tobiramę, bo on go nie miał jak odczuć, bądźmy szczerzy. A Madara, no, zobaczył tabliczkę od Zetsu i uznał, siema, to teraz mam nowy plan, robimy rzeczy. Czy wielki wpływ w tym miał Tobirama? Nie sądzę, w sensie i tak Zetsu by dążył do tego, żeby Madara został zmanipulowany, żeby odszedł od tej wioski. Ja jestem szczerze przekonany, że on by to zrobił, nawet jeżeli zostałby Hokage, odwróciłby się w końcu, bo to jest Madara, po prostu, on chce walki. Albo Solo by walczył dosłownie z czwórką krajów, wiecie, ale Hashirama by powiedział, nie, przemoc nie jest dobra i zaraz zaczęliby się na nowo napierdzielać, nieważne. No, Madara raczej nie jest typem osoby, która byłaby świetna na pozycję Hokage. Nie mówię, że Hashirama też był dobry, oczywiście, że nie, ale no, Madara był gorszy. On i tak by chciał się napierdzielać, i tak by został zmanipulowany przez Zetsu prędzej czy później, i tak by odszedł od wioski, więc... Może trochę Tobirama przyspieszył ten proces, ale nie powiedziałbym, że był odpowiedzialny tylko i wyłącznie za niego. Jak już to Zetsu, bardziej, ale sam Madara najbardziej po prostu. I cóż, dochodzimy do jednego prostego wniosku, patrząc na ten artykuł. Oczywiście Tobirama jest winny wszystkiemu. Tak jak Danzo jest winny wszystkiemu. Danzo jest traktowany jak śmieć, nie bez powodu. Zrobił bardzo dużo złego. Ale jego argumenty akurat były w większości logiczne jakkolwiek, więc nawet nie chcę bronić Danzo, bo on oczywiście jest śmieciem, niezaprzeczalnie, ale to też miejmy na uwadze to, że on używał logicznych argumentów, a w Naruto nie one działają. W Naruto działa siła przyjaźni głównie i siła przyjaźni zawsze będzie lepsza niż jakkolwiek logiczny argument w tym anime chyba. No chyba, że w Boruto się coś zmieniło, no, w sensie, nie wiem. I jak jeszcze, wiecie, te pierwsze jakieś tam pierdoły mógłbym zrozumieć, bo na przykład, czekajcie, ja to zeskroluję tutaj,
bardzo często jest to powtarzane, że o, nie ufał Uchiha, no nie ufał, ale to nie jest jakby powód, dlaczego był najgorszym Hokage, bo on ich nie prześladował aż tak, jakby nawet mógł, jeżeli by ich tak bardzo nienawidził, tylko im nie ufał, co było uzasadnione, ale nawet uznając, że o, nie ufał im, to jest minus, okej, okay, mamy jeden. Próbował zmiażdżyć ruch oporu, tam powierzając im kierownictwo policji, czyli Uchiha, robiąc Uchiha policję. Dobra, uznajmy to za drugi minus, są dwa minusy. Jego nauki wpłynęły na wiele dzieci takich jak Danzo Shimura. No jak dla mnie to nie jest żaden minus. W sensie, jeden przykład mamy Danzo, a ilu można powiedzieć wychował Tobirama? Jeżeli ktoś by mógł z niego czerpać? Więc liczmy dwa minusy na trzy póki co. Swoją polityką nieuchronnie doprowadził do klanu Uchiha. Upadku klanu Uchiha. Dobra, podciągnijmy to. Mamy trzy minusy, tak? Trzy minusy. Czwarte, zniszczył przyszłość pokolenia Shinobi. Nie, jak? Nie, po prostu nie. Stworzył Edo-tensei, które było używane tylko do zła. Dobra, cztery. Nie mógł zacieśnić więzy z innymi narodami. Bzdura. Stworzył kilka innych zakazanych jutsu. Co z tego? Naruto też stworzył. Nikt jakby o tym nie mówi. Bo po co? Bo użył do dobrych celów. On też użył do dobrych celów. Pośrednio doprowadził Madara Uchiha do jego celów. Bzdura. I tak by się... prędzej czy później odwrócił. I tak samo Tobirama był głównie odpowiedzialny za czwartą wielką wojnę Shinobi, ninja, nieważne. Bzdura. Czyli 4 na 10 moglibyśmy jakkolwiek uzasadnić, że no może on zrobił tutaj jakieś wielkie po prostu błędy, ale one i tak są bardzo na wyrost. Tobirama najgorszy, bo Orochimaru tak powiedział, a wszystko oczywiście, co w Naruto jest mówione, jest prawdą, nie? Bo każdy bohater mówi tylko i wyłącznie prawdę. Już nawet zakładając, że wiecie, Orochimaru nie chciał nikogo manipulować, załóżmy to, to i tak jest dużo sprzeczności w Naruto. I wiecie, jest wolna na interpretację ta bajeczka, więc jak ktoś chce, może powiedzieć, to Tobirama był zły. Wasze zdanie, ja powiem, że jest dobry. Moje zdanie i innych, niektórych. I na tym chyba zakończymy, bo ja powtarzam to i w podcaście mówiliśmy o Tobirabie praktycznie to samo i chyba w odcinku o Tobirabie mówiłem i w tym, że klan Uchiha to są płaczki, wiele razy to mówiłem, ale oczywiście to się będzie pojawiać, bo oni nie umieją po polsku po prostu, wiecie, gadać i piszą artykuły po angielsku, a ja mam contenting. Prawda, i tu jeszcze jeden z widzów mi spamował dosłownie, więc uznałem, dobra, chcesz, dostaniesz, poproszę, tu jest numer konta mój. Dobra, tak naprawdę nie wyświetlę, bo po co? Widzowie, do widzenia się z wami, cześć.